Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat modyfikatora, jakim jest hook, czyli, mówiąc krótko, hack. Jest to jeden z ciekawszych modyfikatorów, ponieważ za jego pomocą można zrobić kilka bardzo takich fajnych rzeczy. Na początku może dodam do sceny suchego cuba i teraz do tego cuba dodam wspomniany modyfikator. Ten modyfikator leży w grupie deformatorów, dodaję go teraz. Oczywiście jak zwykle nic się nie zmieniło. Tutaj trzeba jeszcze jeden obiekt, aby można było cokolwiek ciekawego zrobić z takim, powiedzmy sobie, cubem. A więc dodaję sobie obiekt o nazwie empty, ustawię go może w tym miejscu, trochę go do góry podniosę nawet. Teraz dodam ten empty jako obiekt kontrolny dla modyfikatora. No i jak widać, nic znowuż ciekawego się nie zmieniło, z tym, że pomiędzy tymi dwoma obiektami powstała teraz taka dziwna linia wodząca. Ta linia jest podobna do takiej, która powstaje wtedy, kiedy robię parent, czyli operację ojca jakiegoś obiektu. W każdym razie, ten mój obiekt teraz nieszczególnie się zmienił. I jeżeli spojrzymy sobie na to, co dzieje się z tym obiektem w trybie edycji, to widać, że w modyfikatorze pojawiają się dodatkowe przyciski. I to jest właśnie klucz do sprawy. Otóż ten modyfikator pozwala mi związać z dowolnym obiektem w Blenderze kilka lub wszystkie wierzchołki z danego obiektu. A więc jest to taka operacja, jakbym na przykład mógł zrobić parenta do wierzchołka. Oczywiście mogę tak zrobić w obie strony, ale hook to jest właśnie operacja, która parentuje wierzchołki do jakiegoś zewnętrznego obiektu. No więc teraz, jak dwa wierzchołki zaznaczyłem, to nacisnę na przycisk assign, czyli przypisz. I w tym momencie te wierzchołki są przypisane do tego haka, a hak jest sterowany poprzez obiekt typu empty. W trybie obiektowym dostaję od razu efekt działania tej modyfikacji i jak widać te wierzchołki zapadły się centralnie, dokładnie w środek obiektu. Jest to może niezbyt ciekawy efekt, niezbyt jakiś taki mocno przejmujący. W każdym razie pokazuje dokładnie jak ten obiekt działa. Teraz mogę sterować sobie siłą tego efektu. Jeżeli na przykład kliknę w swój obiekt i zmienię parametr taki jak force, to w tym momencie mogę mieć silną deformację, silne przyciąganie, teraz na przykład wcale go nie ma, lub niewielkie. I w tym momencie mam możliwość ustawienia sobie danych wierzchołków od środka w położeniu 0 tak naprawdę do tej maksymalnej wartości, gdzie one są w oryginalnych swoich położeniach na zewnątrz obiektu, na jego krawędziach zewnętrznych. Tak to działa i to może nie wydawać się szczególnie skomplikowane, ani jakieś takie specjalne. Niewiele można tutaj z tym zrobić, ale to jest tylko część prawdy. Ponieważ mogę dodać teraz w obiekcie w trybie edycji taki modyfikator również do innych wierzchołków. Aby to zrobić, na początku dodam sobie jeszcze jeden obiekt typu empty. Postawię go może tutaj i ten obiekt pozostawię na razie jako zaznaczony. Teraz zaznaczę cube'a, aby mieć dwa zaznaczone obiekty. Aktywny w tym zaznaczeniu jest cube. Wejdę do trybu edycji. Proszę zobaczyć, że nadal zaznaczony obiekt to jest ten mój empty, a cube jest w trybie edycji. Jeżeli teraz nacisnę Ctrl H, to pojawia się menu haków, czyli menu o nazwie hooks. I mam tutaj sporo różnych opcji, które się wiążą z tym modyfikatorem. Otóż mogę założyć hook na nowy obiekt. Ten nowy obiekt to jest po prostu obiekt typu empty, który dodał się natychmiast w środkowym położeniu względem tych dwóch wierzchołków. Ten obiekt typu empty to jest hook wiążący się z tymi dwoma wierzchołkami i przesuwając ten obiekt empty mogę przesuwać również dwa wierzchołki. Na razie go usunę. Wróćmy teraz do tej sytuacji, którą miałem poprzednio. Mam tutaj taką kropkę po środku. Ta kropka bierze się skądś i zaraz zobaczymy skąd. Nie wiem dokładnie, czy tu przypadkiem nie dodał się jakiś wierzchołek. Nie, to jest coś dziwnego. W każdym razie, nie zwracajmy na to uwagi. Udawajmy, że jej tu nie ma. W każdym razie teraz ta opcja, która była poprzednio aktywna, czyli tego typu, kiedy mam zaznaczone dwa wierzchołki, wcisnę Ctrl H, może być również wykorzystana do dodania haka na obiekt, który już istnieje. I w tym momencie właśnie w tym celu zaznaczyłem tego hooka, znaczy tego emptego wcześniej. Jeżeli go mam zaznaczonego i teraz wcisnę Ctrl H, to moje wierzchołki zaznaczone mogę zaparentować do zaznaczonego obiektu, czyli w tym przypadku do tego emptego. Jeżeli to zrobię, to dodaje mi się w tym momencie nowy modyfikator i ten modyfikator jest już tak ustawiony, że automatycznie ma wybrany obiekt empty 001, czyli dokładnie ten. Widać także, że pomiędzy tymi obiektami istnieje linia wodząca, podobna troszeczkę do tej pierwszej, która powstała, jak zaczynaliśmy. No i teraz tak, położenie tego obiektu empty jest zgodne z położeniami moich wierzchołków, w tym sensie, że jest tylko taki offset między nimi, ale sam obiekt mogę przesuwać dokładnie tak samo jak wierzchołki.
jest to sposób na wpływanie na pojedyncze wierzchołki wewnątrz bryły. I jest to o tyle fajny sposób, że mogę te wierzchołki wtedy na przykład animować. Mogę skalować ten swój obiekt. Mogę go oczywiście obracać, mogę go przesuwać. I to za każdym razem powoduje jakąś tam deformację wspomnianych wierzchołków. Oczywiście siła działania związku tego pomiędzy obiektem empty a wierzchołkami jest regulowana przez parametr force. Zupełnie bez problemu. Jeżeli miałbym tutaj jeszcze kilka innych wierzchołków, podzielmy może troszeczkę tego cuba, to w tym momencie działają tylko te dwa, ponieważ tylko one zostały zaparentowane do tego obiektu typu hook. I zawsze mogę to zmienić. Jeżeli na przykład wejdę do trybu edycji i zaznaczę sobie wierzchołki, które są na całej tej krawędzi tutaj, nacisnę Ctrl-H, to w tym momencie mogę przypisać te wierzchołki już nie do zaznaczonego obiektu, bo nie mam żadnego zaznaczonego, do nowego nie chcę, ale mogę przypisać je do jednego z modyfikatorów. I mam teraz dwa modyfikatory, jak widać po prawej stronie w panelu. To jest hook oraz hook empty 001. Więc te cztery wierzchołki mogę teraz przypisać do tego modyfikatora, który mam po tej stronie. Jeżeli teraz odznaczę, to za pomocą przycisku Select mogę szybko zaznaczyć te, które są związane z danym modyfikatorem. Jest to dosyć wygodna opcja, pozwala zorientować się, które wierzchołki odpowiadają za który obiekt. No i teraz po zrobieniu takiego związku, przesunięcie mojego emptego powoduje, że wyciągam cztery wierzchołki na raz. Tutaj jest jeszcze jeden parametr, który warto zobaczyć. To jest parametr, który nazywa się falloff. Falloff jest to taki parametr, który określa, jak bardzo zanika siła pochodząca z danego obiektu, z tego emptego. W tym momencie widać, że falloff powoduje, że mam najbliższe wierzchołki najmocniej wyciągnięte, a te, które są trochę dalej, są wyciągane słabiej. Jeżeli falloff będę zwiększał, to ten udział będzie się stopniowo zmniejszał, aż dojdę do takiej wartości jakiejś granicznej, w której jest taki sam układ, jakbym miał wpisane tutaj 0. Oczywiście siła działania określa, jak bardzo te wierzchołki podążają za hookiem, w związku z tym mogę mieć różnego rodzaju stany pośrednie. Dosyć ciekawa rzecz, no i się przydaje. Oczywiście teraz, wiedząc to, co tutaj mamy, warto jeszcze wspomnieć o pozostałych rzeczach. Na przykład, jeżeli mam wybrane takie cztery wierzchołki, to naciśnięcie Ctrl-H w tym menu ma jeszcze kilka innych opcji, a więc mogę usunąć hack z tych wierzchołków, wybrane oczywiście, dotyczy to oczywiście całego obiektu. Mogę także wybrać któryś z haków, zresetować, ewentualnie ponownie wycentrować. Jeżeli wezmę taką opcję Recenter, w tym momencie w zasadzie centrum jest skierowane do środka obiektu i dzięki temu moja deformacja wydaje się dużo słabsza. Ten recenter jest czasami przydatny wtedy, kiedy nie chcę mieć takiej ostrej deformacji, a jedynie taki influence jakby średni. Widać teraz, że force tak naprawdę działa z maksymalną siłą, natomiast jeżeli go trochę zmniejsza, no w każdym razie w innym miejscu jest środek tej deformacji i tyle. No i to menu wydaje się dosyć przydatne, a tak naprawdę to działanie tego modyfikatora jest przydatne w zastosowaniu z krzywymi. No i nie wiem, czy to teraz pokazywać, w zasadzie chyba zrobię na ten temat osobny tutorial, tam gdzie można zrobić takie pojawiające się krzywe, to będzie bardziej w części poświęconej zastosowaniom. Oczywiście działa tutaj również możliwość wstawienia grup wierzchołków, co już znamy z innych modyfikatorów. I to by było w zasadzie na tyle. Tak myślę przynajmniej, że mniej więcej ten modyfikator przedstawiłem. Gdyby były jakieś pytania, to proszę o komentarze. A tymczasem dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia.